Olimpiada informatyczna wpłynęła na moje życie chyba w dość znaczący sposób. Na pewno sam udział i wyniki na olimpiadzie dały mi takie poczucie, że coś mogę osiągnąć i motywowały w dalszym działaniu. Jeszcze w trakcie studiów rozpocząłem współpracę z Komarchem i tam przez 5 lat byłem szefem ośrodka badawczo-rozwojowego, więc tutaj na pewno te konkursy, w szczególności akademickie, dały mi taką możliwość. A od 10 lat prowadzę własną firmę, gdzie tworzymy rozwiązania głównie dla dużych klientów, natomiast tworzymy też rozwiązania związane z branżą edukacyjną. I tutaj na pewno znajomość tego i środowiska, i tego, jak działa edukacja. Również w pewnym sensie obserwowanie tej edukacji od wewnątrz, no bo Olimpiada Informatyczna to jest takie narzędzie edukacyjne. No, pozwala mi kreować taki sposób uczenia dzieciaków, który być może okaże się za jakiś czas fajną rzeczą. To nie jest tak, że jak gdyby założyłem firmę w opozycji do pracy w korporacji. To często tak się to przedstawia. Było wręcz przeciwnie. Pracowałem przez 5 lat w dużej firmie w Komarchu. To w tej chwili jest tak naprawdę najjaśniejsza gwiazda na rynku IT w Polsce. Mi było w Komarchu tak dobrze, że po 5 latach stwierdziłem, że to jest ostatni moment na zrobienie czegoś innego. Czyli, że jeśli zostałbym dłużej, to prawdopodobnie odejście z firmy byłoby jeszcze większym problemem. Więc troszkę to było tak ambicjonalnie, chęć zrobienia czegoś, sprawdzenia się, chęć też możliwości robienia rzeczy, które następnie są moje, no zadecydowała, że akurat poszedłem tą drogą. Natomiast nawet zakładając Atinę, myśmy współpracowali, w szczególności inwestorem pierwszym był właściciel Komarchu, także to nie było tak, że ja z korporacjami uważam, że praca w korporacji jest, ma coś w sobie złego, wręcz przeciwnie, to było świetne doświadczenie, którego prawdopodobnie, gdybym od zera, znaczy od samego początku robił własną firmę, to też bym nie popatrzył, nie zobaczył, jak to działa w dużych firmach. Dla mnie to było na pewno bardzo miłe spotkanie, no bo spotkałem bardzo wielu ludzi, których spotykałem 20 lat temu. Oczywiście z częścią z nich miałem kontakt przez i na uczelni, i potem w trakcie pracy. Natomiast część osób to rzeczywiście były osoby, z którymi się nie widziałem od bardzo dawna, także to bardzo miłe spotkanie. Oczywiście spotkanie z Krzyśkiem Diksem to jest zawsze miła okazja, jest strasznie zabiegany, ale spotkanie, pogadanie to jest fajna rzecz. I w ogóle dziękuję tutaj za zaproszenie. Na pewno Olimpiada Informatyczna zarówno w trakcie szkoły, potem w trakcie studiów dała mi bardzo dużo, jak również cały czas jest ze mną, mogę to powiedzieć, i służy mi motywacją w sposób ciągły.